Cześć, to Milena z bloga Przepisy Kulinarne. Dzisiaj przygotujemy pieczeń z mięsa mielonego z indyka, z pieczarkami i serem żółtym. Świetnie smakuje zarówno na gorąco do obiadu, jak i na zimno na kanapki. Zapraszam. Do przygotowania pieczeni będziemy potrzebować 750 g mięsa mielonego z indyka, 300 g pieczarek, 200 g startego sera żółtego, 2 jajka, 50 g bułki tartej, 150 ml mleka oraz przyprawy, sól, pieprz i suszoną natkę pietruszki. Pieczarki kroimy w plasterki. Wrzucamy je na rozgrzany olej i podsmażamy. Bułkę tartą zalewamy mlekiem i mieszamy. Do sporej miski przekładamy mięso, pieczarki, jajka, namoczoną bułkę tartą ser żółty oraz przyprawy. Całość wyrabiamy ręką na jednolitą masę. Mięso przekładamy do keksówki. Pieczemy przez 50 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Link do pełnego przepisu znajdziecie w opisie filmu. Jeśli spodobał Wam się przepis, zapraszam do subskrypcji kanału, a także odwiedzania moich profili na Instagramie i Facebooku.